niestety nie jesteśmy w stanie niewiele zrobić, ale pamiętaj się, warto mieć w samochodzie. Tak, drodzy Państwo, zaczyna być niebezpiecznie. Tak, koszulka, wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że naprawdę na drodze pani się auto siedzi w środku i strażacy teraz muszą podejść do takiego auta i wydobyć tą osobę. No w tym momencie to już powiedziałem, byłoby za pusto. Natomiast za chwilę zobaczymy, jak szybko potrafią strażacy zgasić takie gorące auto. Popatrzcie, to jest kilkanaście metrów, ja czuję taki żerniak pijek tego pożaru. W sumie ogólnie dobrze, pożar skoro jak to siła tego ognia jest. I jeszcze jedno, tam nie powinno być benzyny w tym aucie, a najczęściej jest. I to może być wtedy szybka eksplozja. Dlatego uważajcie Państwo, natomiast no niestety rozpoczęło, no niestety to jest bardzo, bardzo takie dynamiczne działanie, mówimy ogniu. I jak już samochód spalony, to już wiadomo, nadaje się tylko wyłącznie na złom. A rozpoczynają akcję ratownicy. Zobaczcie Państwo, mają przygotowane specjalne tutaj takie maski tlenowe, które chronią przed tym wyzwaniem tego nieszczęsnego dymu, w stanie kraju, który jest samochód zbudowany w tej środku publicznej. I teraz na pewno podwyższy się zdarzenie z mógł w Sosnowcu. Sosnowiec w całym szczęście nie jest na samym szczycie tej listy najbardziej zanieczyszczonych, choć również często, zwłaszcza ci, którzy uprawiają żony w Parku Szereckim, w którym się właśnie znajdujemy, narzekają, że lepiej wyruszyli z domu niż biegać. Czyż to był piękny dym jak na konklawie, jakby wybierali papieża, piękny to wiem. Zaraz będziemy wybierali, może nie samego papieża, ale będziemy wybierali osoby, które zdecydują się zalicytować w naszej aukcji. Oj, to na pewno mamy wiele wspaniałych rzeczy, tyle konklawy, może przeniosą konklawy teraz do Sosnowca, bo co, jak co, świetnie wam ten biały dym tu wychodzi. No, zwłaszcza w taką pogodę. Natomiast my wracamy do naszych klimatów, tutaj tego specjalnego naszego aukcji charytatywnej, tej misji ratownicy, ale również i brakuje takiego obradku świętego Krzysztofa. Powiemy Państwu, jak to będzie wyglądało od strony Krzysztofa czy Floriana? Krzysztof Floriana. Krzysztof to samochodowy, a Florian to zgromadzenie. Cały czas o tobie myślę. A zresztą cały czas, jeśli Krzysztof jest na czasie, bo w końcu Krzysztof jest patronem kierowców, a o kierowcach tutaj dzisiaj sporo mówimy. Mówimy o tym, jak ratować ich życie, kiedy są w sytuacji zagrożenia, jak udzielać pierwszej pomocy.